życie będzie jak poema. Trzeba tylko znaleźć nowy mat. To właśnie oddajesz każdy film. Trzeba żyć. Ty jeszcze drogi jest przed nami. Chcę, że tacy wystarczymy sami. Pozostaje mi kupić. Trzeba żyć. W czwartek 11 lutego w Lubaczowie już po raz 24 obchodzono Światowy Dzień Chorego. Uroczystość ta odbywa się corocznie, niezmiennie tego samego dnia. Światowy Dzień Chorego ustanowił święty Jan Paweł II w 1992 roku. Wyznaczył też obchody tego dnia we wspomnienie objawienia Matki Bożej w Lourdes, które przypada właśnie 11 lutego. Ustanowienie przez Ojca Świętego Jana Pawła II Światowego Dnia Chorego stało się wezwaniem dla całego Kościoła Powszechnego, aby poświęcić jeden dzień w roku modlitwie, refleksji i dostrzeżeniu miejsca tych, którzy cierpią na duszy i ciele. W 2016 roku obchody Światowego Dnia Chorych odbywają się już po raz 24. W tym roku temat dnia został zaczerpnięty z wydarzenia w Kanie Galilejskiej. Zawierzmy się Jezusowi Miłosiernemu jak Maryja. Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie. Uroczystością w Lubaczowie patronował starosta powiatu lubaczowskiego Józef Michalik i dziekan dekanatu lubaczowskiego ksiądz Andrzej Stopyra. Rozpoczęły się one mszą świętą w lubaczowskiej konkatedrze, której przewodniczył biskup Mariusz Leszczyński. Po mszy świętej zgromadzeni na uroczystości przeszli do sali pod konkatedrą. Tu rozpoczęto spotkanie integracyjne dzieci i młodzieży ze środowiskowych domów samopomocy, domów pomocy społecznej, warsztatów terapii zajęciowej i innych placówek pracujących na rzecz niepełnosprawnych z terenu powiatu lubaczowskiego. Na spotkanie przyjechali także goście. Dyrektor Caritas diecezji zamojsko-lubaczowskiej ksiądz Adam Sobczak, Adam Koszela, zastępca dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie i Dariusz Trasz, dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego. Powiat lubaczowski reprezentował m.in. wicestarosta Wiesław Huk, przewodnicząca Rady Powiatu Jadwiga Pałczyńska, a także burmistrzowie i wójtowie lubaczowskich miast i gmin. Dariusz Trasz w sali pod konkatedrą zwracał uwagę, że dziś w czasach kultu młodości i myśli dalekich od chorób i samotności, potrzeby ludzi chorych spychane są na margines. A dzisiaj w tych czasach takiego kultu młodości, kultu zdrowia, takiej afirmacji pewnego rodzaju takich właśnie cech młodzieńczych, można powiedzieć, dalekich od chorób, od różnego rodzaju niepełnosprawności, bardzo często te obszary właśnie, obszary choroby, obszary niepełnosprawności, samotności, które dzisiaj jest wielką bolączką, są pomijane. Dlatego bardzo ważne, że takie spotkanie tutaj się odbywa w Lubaczowie. To spotkanie ma wspaniałą oprawę jak co roku i to jest godne najwyższego uznania, za co bardzo serdecznie dziękuję. Chciałbym w tym miejscu jeszcze kończąc przede wszystkim chorym, niepełnosprawnym, wszystkim osobom starszym, samotnym, przekazać pozdrowienia i życzyć wam przede wszystkim jak najlepszego zdrowia, a również tego, żeby zawsze obok was byli ludzie dobrzy i życzliwi. Wicestarosta Wiesław Huk zwrócił z kolei uwagę na fakt, że na terenie powiatu lubaczowskiego działa wiele organizacji, które pomagają w różny sposób osobom chorym. Światowy Dzień Chorego to taki szczególny czas, kiedy możemy wyrazić naszą wdzięczność i życzenia wszystkim tym, którzy pracują z niepełnosprawnymi, którzy pracują z cierpiącymi chorymi. Ale też to ten czas, kiedy możemy złożyć życzenia wszystkim osobom cierpiącym. I chciałbym w imieniu samorządu powiatu, wszystkim mieszkańcom powiatu dotkniętym chorobą, cierpieniem, nieszczęściem, życzyć, aby każdy dzień, który będzie przed nimi, był dniem radosnym, był dniem słonecznym, był dniem wypełnionym miłością, dniem, kiedy będzie koło nich osoba, która wyciągnie pomocną dłoń. Jeżeli chodzi o powiat lubaczowski, bardzo wiele jest zrobione. Osoby niepełnosprawne, osoby starsze, osoby samotne są w tej chwili objęte wieloma formami pomocy. Ale jeszcze bardzo wiele jest do zrobienia. W naszym środowisku starzejącym się jest coraz więcej osób potrzebujących tej pomocy. I to są kolejne wyzwania, które stoją przed nami na te przyszłe lata, na ten rok i następny. W jaki sposób pomóc osobom starszym, osobom samotnym? Zanim wysłuchamy tych naszych pięknych przedstawień, to niech okrzyk wzniosą ci, którzy są z Lipska. Gdzie jest Lipsko? No głośno, jesteście?
Jest blisko. No to pięknie. Oleszyce są? Są Oleszyce. A Ruda Różaniecka jest? Jest, która będzie występ dzisiaj? Będzie! Będzie występ. Będzie śpiał. A DPS Lubaczów jest? Jest. A Wielkie Oczy są? Tam są Wielkie Oczy. Kto jest jeszcze? Cieszarów jest? Jest Cieszarów. No to pięknie. Podczas spotkania, jak co roku, mieszkańcy poszczególnych placówek dla niepełnosprawnych zaprezentowali przygotowane specjalnie na ten dzień programy artystyczne. Na scenie pojawili się podopieczni zespołu placówek imienia Jana Pawła II w Lubaczowie wraz z wolontariuszami z Liceum Ogólnokształcącego w Lubaczowie, którzy zaprezentowali przedstawienia pantomimę Poszukując Miłosierdzia i Moje Ręce. Powiedzieliśmy, zostań tam. Zostań tam. Lecz on nie został i nie zostanie. Podopieczni ośrodka rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczego w Oleszycach zaprezentowali wiersz zatytułowany Katechizm polskiego dziecka i piosenkę Życie jak poemat. Kto ty jesteś? Polak mały. Jaki znak twój? Orzeł. Gdzie ty mieszkasz? Między swymi. W jakim kraju? Dobrze jest, jeżeli w życiu widzisz głębszy sens. Jeżeli robisz ze wszystkich sił, byś dobrze żył. Dlatego poddaj się. Zobaczyli w wykonaniu naszych wychowanków. Te obrazki, które Państwo tutaj widzą, te kolorowe, to są takie specjalne symbole, tak zwane PCS-y. Za ich pomocą nasi niemówiący wychowankowie się porozumiewają. Te gesty, za pomocą których Marcin mówił do Państwa, to są też specjalne gesty systemu Makaton, za pomocą których nasi niemówiący wychowankowie się porozumiewają. Część z naszych wychowanków są to osoby niemówiące i one właśnie porozumiewają się za pomocą takich symboli, gestów, czy też urządzeń bardziej lub mniej skomplikowanych, które mogli Państwo zobaczyć. Tak,
takie urządzenie miał nasz najmłodszy Krzyś. Mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej w Rudzie Różanieckiej jak zawsze rozbawili zebranych na uroczystości swoją piosenką, skeczem i magicznymi sztuczkami. Przed mszą świętą ze swoim repertuarem wystąpili także mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej w Wielkich Oczach. I co się stanie z tym banknotem, to zobaczycie sami. Ja myślę, że Mateusz chce pokazać, jak zrobić dziurę w 10 złotówce. Dziury nie ma! I można iść do sklepu.